Mowa zależna. Mowa zależna jest wtedy, kiedy jedna osoba coś mówi, a druga osoba chce to powiedzieć komuś innemu. Na przykład Ania mówi: lubię czytać książki. Kasia powtarza jej słowa Zuzi. Ania mówi, że lubi czytać książki. Kasia może też powiedzieć: Ania mówiła, że lubi czytać książki. Porównajmy zdania. Zdanie podstawowe. Lubię czytać książki. Ania mówi, że lubi czytać książki. Mówić jest w czasie teraźniejszym i lubić też. Ania mówiła, że lubi czytać książki. Mówić jest w czasie przeszłym, a lubić w czasie teraźniejszym. W języku polskim nie występuje zjawisko następstwa czasów. Jeśli powiemy: Ania mówiła, że lubiła czytać książki, będzie to znaczyć, że kiedyś lubiła, ale już nie lubi. Porównajmy jeszcze raz. Lubię, ja, lubi, ona. Mowa niezależna i mowa zależna. Jeśli osoba mówiąca używa trybu oznajmującego w swojej wypowiedzi, na przykład Ania mówi: ten artykuł jest dobry. W mowie zależnej, w zdaniu oznajmującym, musimy użyć spójnika że. Na przykład Ania mówi, że ten artykuł jest dobry. Jeśli osoba mówiąca używa trybu rozkazującego w swojej wypowiedzi, na przykład Ania mówi: przeczytaj ten artykuł. W mowie zależnej, w zdaniu rozkazującym, musimy użyć spójnika żeby. Na przykład Ania mówi, żebym przeczytała ten artykuł. Uwaga! Spójnik żeby odmienia się przez osoby. Żebym ja, żebyś ty, żeby on, ona, ono, żebyśmy my, żebyście wy, żeby oni, one. Synonimy spójnika żeby to aby, ażeby, by. Abym, ażebym, bym, ja. Abyś, ażebyś, byś, ty. Aby, ażeby, by, on, ona, ono. Abyśmy, ażebyśmy, byśmy, my. Abyście, ażebyście, byście, wy. Aby, ażeby, by, oni, one. Jeśli osoba mówiąca zadaje pytanie, na przykład Ania pyta: czy czytałaś ten artykuł? W mowie zależnej, przytaczając pytania, musimy użyć spójnika czy lub, w zależności od pytania, zaimków pytajnych kto, co, gdzie, kiedy i innych. Na przykład Ania pyta: czy czytałam ten artykuł? Inne przykłady. Kiedy? Mowa niezależna. Iza. Kiedy mnie odwiedzisz? Mowa zależna. Iza pyta, kiedy ją odwiedzę. Gdzie? Mowa niezależna. Ada. Gdzie on mieszka? Mowa zależna. Ada pyta, gdzie on mieszka. Ile? Mowa niezależna. Ala. Ile to kosztuje?
Mowa zależna. Ala pyta, ile to kosztuje. Powtórzmy jeszcze raz. Tryb oznajmujący. Mowa niezależna. Ten artykuł jest dobry. Mowa zależna. Ania mówi, że ten artykuł jest dobry. Tryb rozkazujący. Mowa niezależna. Przeczytaj ten artykuł. Mowa zależna. Ania mówi, żebym przeczytała ten artykuł. Zdanie pytające. Mowa niezależna. Czy czytałaś ten artykuł? Mowa zależna. Ania pyta, czy czytałam ten artykuł. Że? Żebym? Czy? Żeby w mowie zależnej uniknąć monotonii w relacjonowaniu wypowiedzi, możemy użyć wielu czasowników. Oto lista najczęściej używanych czasowników. Mówić. Ania mówiła, że. Powiedzieć. Ania powiedziała, że. Oznajmić. Ania oznajmiła, że. Stwierdzić. Ania stwierdziła, że. Zakomunikować. Ania zakomunikowała, że. Aby uzyskać więcej informacji i dodatkowe ćwiczenia, wejdź na stronę www.polskinawynos.com.